Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść. Spójrzcie na figowiec i wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Oto słowo Pańskie. Obserwujemy na co dzień świat, przyrodę, wyciągamy wnioski, obliczamy czas, widzimy spadające liście, przycinane drzewa i gdybyśmy nawet nie mieli zegarków, telefonów komórkowych z wiadomościami na temat przyrody, czasu, bezbłędnie powiedzielibyśmy, trzeba się przygotować, bo idzie zima. Potrafimy te znaki odczytywać dla własnego dobra. Wiemy, że do zimy trzeba się przygotować, że trzeba zmienić obuwie, ubranie, że trzeba przygotować dom, trzeba przygotować zwiększone wydatki. To potrafimy zrobić. A dzisiaj Chrystus stawia nam pytanie, czy potrafimy wyciągać też wnioski natury religijnej, odnoszące się do wiary, gdy obserwujemy swoje życie, zmieniający się świat, różnego rodzaju wydarzenia. Znaki, o których mówi Jezus, są obecne w każdej epoce. Dlatego też i uświadamiamy sobie, że mamy żyć tak, abyśmy byli przygotowani na koniec świata w każdej chwili. Wczoraj wypowiadał się rzecznik naszych wojsk na wschodniej granicy, wojsk, które bronią naszej ojczyzny. I mówiąc o warunkach, w jakich żyją tam żołnierze, policjanci, funkcjonariusze, mówił o tym, że każdego dnia czy wieczoru wychodząc nie wiedzą, czy wrócą. Sprawa jest bardzo poważna. I zobaczmy, siostry i bracia, dzisiaj o poranku również musimy sobie postawić pytanie, czy jestem gotów. Wychodzę dzisiaj rano na swoją służbę. Nie wiemy, co będzie wieczorem. Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Czy jestem człowiekiem przygotowanym na spotkanie z Panem Bogiem? Na jakie spotkanie czekam? I czy tęsknię za tym spotkaniem z Bogiem? Bo możemy założyć, że skoro przyszliśmy o poranku do tej świątyni, to tęsknimy za Chrystusem, który za chwilę na ołtarzu przyjdzie do każdego z nas. Tęsknimy za Bogiem, który do nas mówi w swoim słowie, we wspólnocie braci i sióstr. Czy tęsknimy za niebem, czy jesteśmy bardziej przywiązani tutaj do ziemi? A może tylko obawiamy się spotkania z Bogiem? Być może ta obawa mówi nam o tym, że trzeba coś w swoim życiu zmienić. Abyśmy potrafili wyciągnąć mądre wnioski, mądrze przeżyć ten dzień, mądrze przeżyć życie i tęsknić za Bogiem tak, byśmy z miłości do Niego byli gotowi w każdej chwili wyjść Mu na spotkanie. Amen.